parę słów o bardzo interesującej roślinie, jakiej są tantedeskie. Ale wielu kwiaciarzy czy użytkowników, odbiorców zna tantedeskie białe. Botanicznie jest to gatunek tantedeskia etiopska. Ma białe kwiaty, duże, i te kwiaty kojarzą się często z bukietami, z wiązankami czy wieńcami pogrzebowymi, ale również ślubnymi. Skrzyżowanie wielu gatunków botanicznych należących do innych gatunków niż tantedeskia etiopska pozwoliło uzyskać kilkanaście lat temu bardzo ciekawe odmiany tantedeski kolorowych. I tutaj mamy właśnie przykład odmian niskich w doniczkach, natomiast jest prezentowane też ciekawych kilka odmian, które można uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i na kwiaty cięte w gospodarstwach ogrodniczych. Tantedeskie pochodzą z Afryki Południowej. Jeśli chodzi o bardzo właśnie te popularne w tej chwili w wiązankach kolorowe tantedeskie, ich materiał nasadzeniowy, czyli kłącze, na ogół do potrzeb ogrodowych kupowane są teraz, natomiast do uprawy na kwiaty cięte można je już sadzić wcześniej do szklarni. Takie kłącza dadzą nam w uprawie kilka kwiatów, ale nie za wiele. Niestety tantedeskia nie jest zbyt plenną rośliną, no i tak właśnie dość trudną i wrażliwą. Niemniej w tej chwili te kłącza są na tyle dostępne, że również wiele osób sadzi je sobie w ogrodzie, szczególnie do pojemników, do jakichś mis, skrzyń, bo rzeczywiście jest to kwiat niezwykle atrakcyjny i dość trwały. Roślina jest niezwykle ciekawa, niezwykle delikatna, ma bardzo dekoracyjne liście, które też są wykorzystywane w bukieciarstwie, właśnie takie nakrapiane. Jest to typowe dla tej grupy roślin, czyli kolorowych tantedeski. Ja bym ją zaliczyła troszeczkę do takich kwiatów elitarnych, mniej popularnych, ale niezwykle ciekawych i oryginalnych. Czyli jeżeli już wydamy pieniądze na kłącza, niestety nie są tak tanie jak mieczyki, trudniej je przechować. Z reguły materiał ten do nasadzenia pochodzi z importu, więc jeżeli już mamy kłącza tantedeski do posadzenia w ogrodzie, warto pamiętać, że tak. Im większe kłącze, tym więcej uzyskamy kwiatów. Im mniejsze, no to może być jeden kwiat albo dwa, ale bardzo małe kłącza po prostu mogą nie zakwitnąć. W czasie uprawy rośliny powinny być nawożone, ale też warto pamiętać, że roślina wymaga dostępu wody, czyli nie sadźmy tej rośliny na miejscu, które jest suche z natury. Koniec września. Kłącza należy, już właściwie część nadziemna powinna zaschnąć. Wykopujemy kłącza z gleby i pozwalamy im dobrze przeschnąć w ażurowych skrzynkach, ponieważ zostawienie ziemi i wilgotnego podłoża może spowodować gnicie. Rośliny muszą doschnąć, praktycznie taka analogia jak z ziemniakami. Musi się wytworzyć tutaj ta skórka taka, która chroni potem roślinę przed wysychaniem. Do osadzenia używamy wyłącznie zdrowych kłączy, bez żadnych śladów gnicia. Zawsze kupując warto sprawdzać, czy są dobrej jakości. Więc wdzięczna roślina, są ciekawe odmiany do uprawy o średniej wysokości, czy nawet bardzo duże. Takie jedna z najpopularniejszych, właśnie Black Magic. Nie wiem czemu black, bo jest żółta i czarna się nie zrobi w żaden sposób, ale ma czarne dno kwiatowe. Czy właśnie odmiana mango o kolorze dojrzałego mango. Schwarzwalder, taka troszkę może niższa odmiana, ale bardzo atrakcyjna ze względu na bardzo ciemne kwiaty. Jest jeszcze bardzo ładna różowa Pink Persuasion i paręnaście innych, które zresztą można znaleźć w sklepie internetowym tutaj gospodarstwa, w którym jesteśmy. Więc ja polecam do uprawy. Oryginalna, ciekawa.